Tą ziemią zasilimy. Drzewko. Trzeba kiedy wziąć, pociąć to wszystko, co ma gnić. Dobra, jeszcze później na wierzch się da. Boki można obsypać. Dobra. Musimy go przekręcić, nie? W tą stronę. O tak, o. O tak. I damy go. O, w ten sposób, no. O. I teraz najważniejsze, żeby one szły... Nie, dawaj tego tam, o. Spróbuj zawinąć. Ten korzeń. Tylko jeszcze jak w tą stronę. Ten tu. No. Wiesz, nie jak najbardziej rozłożyć. Nie. Ja sam rozkładę. Idzie, to niech tutaj idzie, chudzin. O tak, o. 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 Dobrze, my go zrobili? No. Ta strona miała być tu? No, a zielona tam. Tu dziura jest jakaś. Gdzie była ta dziura? Oto. Nie. Może zarośnie. Czy go przykręcić? Znaczy zarośnie, na pewno zarośnie. Jeszcze go trochę można skręcić. Dobrze? No. To co, zostawiamy? A w którą stronę szedł ten dłuższy? To na dwie strony. A ta druga stąd jest. To jest ciasno. No, teraz to tak, kurczę. A kury dają tyle jajców, że w zimę więcej dają, jak przez lato dawały. Rozumiecie? Taką przypadłość. Jakie to szybkie, jak to szybko dorasta, zobaczcie. O. A skąd ich 5, jakich 4 było? Nie wiem. Śledziczyłem. A tutaj, co się dzieje, zobacz. Jak zając. Siedzi, myśli, że go nie widać. Mały. Oczy ledwo otworzył. A? Zdrowy jesteś? Chudy jakiś. Się wydaje może. Jeszcze młody, ale jakoś słabiej zbudowany. Ten w ogóle inny. Ten inny. Czemu tak? Bardziej puchaty, a ten malutki, zobacz. To był mieszany miot tutaj? Już nie wiem. Czemu on taki duży? Ten jeden, a ten drugi mały. Ten jakby w ogóle nie z tego miotu był. W ogóle inny królik. A ja przecież tutaj nic nie robiłem. Co, on by się przedostał skądś? Nie. Jak to wyszło, że ten królik jest inny? Zobacz, wszystkie są takie mniejsze, a ten już otwarte oczy, puchaty jakiś. O co tu kurde chodzi? Inny w ogóle. Podrzutek. Może był ten zając podrzucający, tak zwany. Taki gatunek polski. Tak jak kukułki. Podrzucają jajka swoje, tak zające krążą. Podrzucają swoje młode. Innym zającom. O, o, a ten oko ma białe, już widzę. Czyli na jedno jakby był ślepy. Ale to może się zmienić, bo widziałem coś takiego. Już u królików młodych. A później jakoś nabierało barwy to oko, nie? Ale tutaj tak jakby coś mi się wydarzyło, nie? Zamglone.
No. Pazurę mógł dostać czy coś, jakby młody, młodszy. No. Jak to wygląda z królikami, proszę Państwa. No cóż, wieczorny obchód zakończony sukcesem. Nawet ziemniaczki dałem najmłodszym i samicom karmiącym. Zobaczcie, jak one uwielbiają te ziemniaki. To jest pomieszane z mieszanką zbożową zmieloną i z owsem, nie? Zgniecione i stało tak, nie? Jutro muszę zrobić, o ile czas pozwoli, kolejną porcję. Chętnie to pobierają, ale trzeba hamować, nie? Raz dziennie albo raz na dwa dni do syta. No bo one by tylko to jadły, nie? One muszą mieszankę jeść, suche muszą jeść, nie? Żeby to wszystko ładnie się trawiło. A jak mają wybór, to po prostu mieszanki nie ruszają. No, także dzisiaj to będzie na tyle. Ja jeszcze cisnę, ale już ciemno jest, cisnę do sąsiada. Jeszcze tam posprzątamy, coś porobimy, kawkę walniemy i lulu. Tak więc trzymajcie się w zdrowiu do kolejnej super produkcji farmerskiej. Witam serdecznie. Dzisiaj podzielę się z Wami swoją nową taktyką na hodowlę, na rozmnażanie królików. Tak, nie każdy podejmuje dobre kroki, jeśli chodzi o efektywne rozmnażanie królików. Ja tutaj mam swoją taktykę, którą Wam właśnie przedstawię, proszę Państwa. Duża klatka na chowanie samic niezakoconych. Może być tutaj, załóżmy, nie wiem, zależy od wielkości klatki, załóżmy 5 samic. Tak, mamy 5 samic, dorosłe samice. I mamy klatki podzielone, tak? Na klatki, gdzie się odchowuje króliki. Załóżmy, mamy tutaj 3 samice, tak? I samice, które tutaj odchowają króliki, lądują, króliki się oddziela do innej dużej klatki na odchów, a samice z tych klatek pojedynczych, żeby się zregenerowały, się cofa do klatki dużej. I tam lata grupka tych właśnie samic, tak? I po jakimś czasie ląduje do tych samic po prostu samiec, tak? I on tydzień, załóżmy, czy 5 dni z nimi pobiega. I po 2-3 tygodniach sprawdzamy wszystkie samice, odławiamy je do pojedynczych klatek, reszta zostaje, samca też już z nimi nie ma, nie? A te, które nie były zapłodnione, widać, nie powinny być zapłodnione, bo się nie dały zapłodnić, tak? Więc one nadal odpoczywają się, regenerują w dużej klatce. Te w międzyczasie, po miesiącu, znaczy po 2 tygodniach już od sprawdzenia, czy tam po tygodniu, się wykocą, czyli gdzieś po około 8 tygodniach biorą i można od nich te młode odłowić już i wtedy te wywalamy z powrotem do dużej klatki, te samice, nie? Rozumiemy, o co chodzi. Tak. I jak już widać, że wszystko jest zregenerowane, dobrze wygląda, znów ląduje, kurde, samiec u nich, proszę Państwa, tak? No, tak bym to robił. I na przykład im więcej tutaj samic, to można zmienić to na dwie tak jakby tury, nie? Że jak te odchowają, lądują tu, to w tym czasie odławiamy stąd zakocone i lądują one tutaj, nie? Tutaj 3 pokazałem klatki, ale powinno być ich więcej, tak jak u mnie jest na przykład 6 albo 8, nie? Albo 10. No i wtedy odławiamy z dużej klatki zakocone samice, lądują do klatek, gdzie się wykacają, a z klatek, gdzie się samice wykacają, zabieramy te, które już odchowały i potrzebują odpocząć. No, proszę Państwa. I to jest ciągła rotacja, nie? Że możemy co 2-3 tygodnie właśnie samice zakocone przenosić i rotować, tak? Tak bym to widział. Taki system. Się bawić trzeba umieć. A już teraz witam Państwa serdecznie na kolejnej super produkcji farmerskiej. Proszę Państwa, jest czwartek, jest 5 imieniny Edwarda i Szymona. Wszystkiego dobrego wszystkim oglądającym i wspierającym. Siemano, papugi, siema. Dobra ściema, proszę Państwa. Dzisiaj ściemy nie ma, bo pada deszczyk, ale robota musi być wykonana. Dzisiaj w planie jest uparowanie ziemniaków, czyli idziemy zaraz, rozpalamy i pilnujemy ognia. Trochę przekopię szklarni. I się pomyśli, co jeszcze. No, jak przestanie padać, to do sąsiada, bo chcę jedną choinkę odzyskać. U siebie gdzieś posadzę. I tyle, nie? Idziemy jajca tylko zebrać, bo już jest po 10:00. I będziemy powolutku działać. Zapraszam na film! Sami widzicie, że tu już krucho się robi. Ostatnia porcyjka, więc ląduje wszystko do wyczyszczenia, do wydziobania u kurek. O, i tak to robimy. Kurki wydziobią, wyczyszczą. Zbieramy jajca. Idziemy. I idziemy się motać z ogniem. O,
skórki ładnie się niosą, bo temperatury odpowiadają. Więc jest około 70-75% myślę nieśności. Mogłoby być. No taki bezpiecznie mówiąc 65-70. To musi być. Kurde. I to co zauważyłem, proszę Państwa, to, że wyścieliłem siano kiszonką cały sad tutaj, tak? Tam cztery bele są rozłożone. Kury, jak jest dobra pogoda słoneczna, chodzą i grzebią chętnie. To wszystko jest przegrzebywane non-stop. Czyli prawdopodobnie tam coś jest pod tym, tak? Jakieś robaczki, jakieś coś musi tam być. Bo te kury chodzą i grzebią. A pamiętajmy, że kura grzebiąca to kura znosząca jajca. To już dawno mówiłem i zawsze powtarzam, żeby każdy wiedział, że kura nie jest stworzona do tego, żeby siedzieć w klatce i kurde i nosić jaja i żreć, nie? Taka kurka chodzi i wyjmuje różne rzeczy z ziemi i czuje się dobrze, nie? Pamiętajmy dawać piasek, jakiś żwirek, nie? Żeby ona miała co połknąć i doświetlać kurniki zimą, nie? Mamy dobrą zimę, bo są wysokie temperatury. Jest około zera cały czas. Teraz na plusie jakiś czas jest. Mało było tygodni, gdzie były minusy. W kurniku nieogrzewany, tak jak ten dziurawy, jeśli masz pod grzędami w sekcji, gdzie są kury, nocują sobie, to pod grzędami masz w tym momencie około pół metra zbitego już przekompostowanego obornika, nie? To cały czas tam jakieś procesy zachodzą i tutaj ciepło daje. Druga sprawa, jak są mrozy, tam jest zasłona, zasłonięte. Mimo, że są szpary, to dobrze, nie? Bo to powietrze hula, nie? Że jest jakaś cyrkulacja nieduża, ale jest świeże powietrze cały czas. No, ale to wszystko zapewnia, że tutaj, gdzie kura zimuje, znaczy nocuje, jest ciepło. I ta kura się budzi wtedy z rana, idzie zje i idzie na, tutaj sobie do boksa i sobie znosi jajco, nie z samego rańca. O, zobacz, dopiero zbierał, już jajco wypluła z siebie, o. No. I tak to mniej więcej działa, proszę Państwa, no. Wiecie, o kurach nie chcę jakoś za dużo gadać, bo tam żadnym profesorem nie jestem, no ale skoro u mnie nieśność się zgadza w zimę, no to staram się sobie i Wam przedstawić swój punkt widzenia, co miało na to wpływ, nie? Bo nigdy tak nie miałem. W zimę zawsze było o wiele mniej jajek, a w tym roku jest więcej niż było w lato. Więc parę rzeczy można wychwycić tutaj, co się zmieniło. Kto ogląda, ten wie, bo parę razy mówiłem, co zmieniłem w tym roku, w tamtym. Dostęp do w miarę czystej wody, proszę Państwa, musi być. O, kurde, kota nie ma? Nie. Koty się nauczyły, nie? Że tutaj się nie poluje na te papugi. Z początku były ciekawe, więc tutaj lgnęły, ale zdarzyło mi się kilka razy zostawić otwarte i tutaj nic się nie działo, nie? Tak więc papugi są bezpieczne, myślę. No. Może kota, wiadomo, trzeba karmić, nie? Może suchego im teraz dam. O. I tak, jeśli chodzi o żywienie, no to wiadomo, pszenica i jakieś inne zboża, nie? Trochę owsu, jak masz to troszeczkę jęczmieniu. Pszenże to jest dobre, wiadomo, no pszenica jest najważniejsza, bo ma najwięcej białka, nie? Więc tutaj bym Was wyczuli, żeby po prostu no nie żałować, bo ja żałowałem i kombinowałem to kukurydza, to kurde jakieś inne zboża i myślałem, że kura się zapcha, to jajco zniesie. No może taniej w utrzymaniu, o wiele taniej było, ale kura nie dawała tych jajek, nie? Dobra, bez świrowania, proszę Państwa, idziemy po ziemniaki. Jak Abi? Ty. A gdzie ja mam taczkę? U sąsiada została jeszcze? Trzeba będzie wziąć. Bo ta się nie nadaje zbytnio. O, deszcz jeszcze pada, słońce, deszcz, kurde. Ale to dobrze, niech ta woda będzie, nie? Ziemia nie jest zmarznięta, więc ta woda szybko tam się wchłania i ucieka. Więc to mi nie przeszkadza. A staw się uzupełni. Na wiosnę to lepiej wróży, lepiej będzie posiać. Więcej wilgoci w ziemi spowoduje, że no nie będzie tej suszy. Po wschodach roślina będzie miała łatwiej się ukorzeniać i rosnąć, nie? A jak będzie susza, to bez podlewania to będziesz miał lipę, a nie rośliny. Dobra, co ty chcesz? Dawaj kurde ziemniaki. O, to. No,
Piotrze, dziękuję serdecznie po raz kolejny za ten dar. Za te wszystkie ziemniaki. No i buraki, zobacz ile jeszcze buraczków, nie będzie widać, ale jeszcze jest 1/3 tego co przywiozłeś zostało dla królików. A ziemniaków, o jeszcze spokojnie połowa. Albo więcej, więcej raczej. O, zostało. Tak więc dajemy radę. Wspólnymi siłami dajemy radę. Nie, Abi. Abi do wiosny. Co? Ale chodzę w tym błocie. O. No spokojnie, zaraz ogarniemy. Wszystko jest si. O. Ale te moje betony to z płukania betoniarki, nie? Dosypałem tylko piachu do tego, co tam zostało. Zobacz, jaki mocny, człowieku. Ludzie to się na betonach nie znają, jak myślą, że to popęka. Jak to bez zbrojenia to, co lałem, to by nie popękało, jak tam kurde z 8 cm albo i 10 gdzie niegdzie. Dobrego betonu jest, człowieku. Narzekają tylko, bo kanałów nie mają. No też bym się wkurwił, że gość z YouTube'a sobie wziął za 600 czy tam 500 zł zbudował kanał, który będzie działał. Bo sobie wjadę furą, olej zmienię, zajrzę pod auto, jak coś będzie stukało czy coś naprawić. Też ludzie kurde się znają, widzę. Garaż 5 metrów, oni chcą, żebym na cały samochód robił kanał. Po co, jak i tak nie wjedziesz całym samochodem? To po pierwsze, żeby wyjść z kanału. A druga sprawa, no kiedy ty naprawiasz cały samochód, kurde, całe podwozie? Naraz. Jak się coś robi, to najczęściej gdzieś pod silnikiem, nie? Tą klapę się zdejmuje, się zagląda, się coś grzebie, albo koła, przednie, albo tył, no to stawiasz samochód jak chcesz, nie? Wydech, no to se postawisz dalej, albo tyłem wjedziesz, nie? Se od połowy wydech robisz, czy coś, kurde, ludzie, gdzie wy się wychowali? Kamila za mało oglądacie, on by wam powiedział, kurde, że jest gitara. Lepszy taki kanał niż brak kanału, bo da się zrobić. Ale już ludzie by chcieli, kurde, zaraz profesorskie kanały, kurde, jak się naoglądali gdzieś na jakichś motoryzacyjnych kanałach może. No, ale nic. Takie życie. Ogólnie mój content jest dla wszystkich. Więc niech sobie mówią wszystko. A gdzie się kiera? A kurde, też u sąsiada, zobacz. Wszystko oddał sąsiadowi. Tych dolarów kurde nie starczy, żeby mnie spłacić. Będziemy rozpalać. Zobacz, chciałem odpalać parnik. A tu jako locha, kozy poskakały i połamały. Ale to dobrze, wbrew pozorom. Bo nie pękło, kiedy się paliło, nie? A to już tak przygnite. Dziwne, bo to dwie blachy, no ale nie były mocne one. Jaki stop był blachy, bo ona miękka była. I podwójna właśnie się przekorodowała, nie? Trzeba wywalić wszystko i wymienić całą rurę. A ja znajdę taką rurę? Nie wiem. Po pierwsze, młody człowieku, rękawice, kurde. Nie bądź głupi, nie dup przy blaszy nigdy. Przy takich metalach nigdy bez rękawic prawdopodobnie nic sobie nie zrobisz, ale kiedyś coś sobie zrobisz, nie? Wtedy będziesz żałował. Ja już sobie nieraz coś zrobiłem i żałowałem, i to długo żałowałem, nieraz. To może wkrętarkę i to od razu? Nie, spróbuję zdjąć. Zobacz, jaki sam. No, że to taka duża dziura była, bo kurde, jakby była mniejsza, bym nie zauważył. To bym mógł rozpalić i sobie pójść, chociaż zawsze oglądam dookoła. Ale no wiecie, wypadki chodzą po farmerach. Dobra, to trzeba będzie zdjąć te obejmy, jeszcze się może nadadzą one, nie? Ale to mnie zdziwiło, że tak szybko zdechło. No, to trzeba coś innego zastosować, bo to jakaś blacha ucięta i w rurą zwinięta, nie? Więc dobra.